Hej, hej, siemanko, z tej strony Matez, a to jest kolejny odcinek z Crossroads Inn. I moi drodzy, mamy problem, bo mamy wynająć Meilan pokój, ale no jej nie ma. Generalnie ostatnio sobie gdzieś wyszła i tyle jej widzieliśmy, także nie wiem, co się dzieje. Jeśli chodzi o syf w karczmie, to jak był, tak jest. Nawet pomimo zatrudnienia kogoś tam. Że w karczmie jest za ciemno. Dodatkowo na górze też jej tu nigdzie nie ma. Że kto tu ma ten pokój w ogóle? Nie wiem. To ten nie ten ziomek? Taki ten Raimi, coś takiego? Nie wiem, ale zobaczmy. Karczmarzu, dług. Chyba cię pogrzało, mordo. Trowinczy wielkie rozczarowanie. Och, no nie wiem, część z niego, ćwierć długu. Jak mam przekonać Trowina, żeby zniósł ten ban? Oto jest pytanie. Ale no to najpierw pewnie muszę ogarnąć Meilan, a Meilan gdzieś uciekła i tyle w temacie. No bo tutaj nie, to nie jest Meilan. Tutaj jeszcze może gdzieś ktoś coś. No ona po prostu poszła i zniknęła. Kto to w ogóle ma ten pokój? Co to jest za ten? Klasyczne łóżko, użytkownik. Tokar. Dobrze. Niech będzie. Zatem Martin, porozmawiajmy. Jeszcze tylko widziałem chyba, że się coś skończyło. Do jakiegoś jedzenia. Tłuszcz się skończył. No to moi drodzy, na razie się po prostu tłuszcz skończył. Nic na to nie poradzę. Pomimo tego, żebym bardzo chciał. Potrzebuję gdzieś namierzyć Martina, chodź tu. Ufam ci absolutnie, zrobi. Kontaktujemy się z Meilan. No już Meilan przyjechała, to co ja mam zrobić? Ej, no serio. Do karczmy przybyła piękna wedeta. No wedeta to wedeta, ale... Znaczy wedeta piękna, znowu ten ziomeczek. Ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie jest Meilan. Bo jak się coś zbagowało z tym, że ona uciekła zanim jej wynająłem pokój, to trochę lipa będzie. Nie mogę sobie jakoś do niej, nie wiem, wezwać jej, napisać coś w ten deseń. Ban na budowanie pięter. Weź się w ogóle. No halo, Meilan, czy mogłabyś z powrotem tak jakby do mnie zawitać, czy twoja coś? Renoma wzrasta. Chłopak nie jest głupi, da sobie radę. Dobra. Zaraz wszystko posprzątam. Biegnę! Pochwalmy wszystkich pracowników. Niech im się zrobi lepiej, może? Gotowa na wszystko. Mam dwa bicki. Ale ciebie skarcę, bo się opierdalasz. Sprawiedliwość dla wszystkich, za to walczę. To życie okazało się nie być jednak takie złe. Jeszcze raz z Martynem. No chciałbym znów się z tym, no co jest naprawdę. Jeszcze z baronem, jakbym zamienił słowo. Widzę, że baron śpi na ten moment, więc... Nie będę robił problemów, ale Meilan, droga tutaj, czy coś by się tu mogło, nie wiem, misję może? Jakieś zaginione dziecko? Dobra, Gala, weź tam się kopsnij. Może, nie wiem, jakimś cudem tam ta druga przylezie tutaj.
bo na razie to wszystko jest dosyć bardzo problematyczne. No w ogóle znów mi coś laguje. Chłopak jest głupi, da sobie radę. No nic. Generalnie bym chciał się bardzo dowiedzieć, co się stało i czemu jej nie ma. No przecież tu była jeszcze ostatnio, przynajmniej z tego co pamiętam. Poziom twojego pracownika wzrasta. Więc nie obraziłbym się, jakby znowu się pojawiła. Sprawiedliwość dla wszystkich. Dobra, Baron. No. Ona mogłaby jeszcze tu raz przyjść, nie? Bo jak nie, no to będzie trochę lipa. A spróbuję rano zamknąć karczmę po raz pierwszy i zobaczę, co się będzie dziać. Kasy na razie mamy potąd. Poziom twojego pracownika wzrasta. Karczmarzu, wypchaj się. Część z niego, no nie wiem, ćwierć znowu. Do karczmy przybył potężny awanturnik. Czy twoi widzę, goście że... uważają, że w karczmie jest za ciemno. Widzę, że Nilesio nam się zbagował znowu. No cóż ja mogę. Poza tym, że coś się chyba faktycznie z grą też, nie wiem, z kampanią zrąbało, bo... Mailan jak nie było, tak nie ma, a być powinna gdzieś. Nie wiem, zaraz spróbujmy na przykład zamknąć teraz karczmę. A jeszcze chwilę, no nad ranem to... Zobaczmy, co się będzie dziać. Tu panowie tak dziwnie stoją. No ale dobra, mamy karczmę niby zamkniętą. O, czyżby się wino stołowe znów skończyło? A, bo się... Super po prostu. Przy okazji sobie też złożę zamówienie. Zobaczmy, czego nam brakuje. Woda, ziemniaki, czosnek, zielenina. Całkiem sporo tego wszystkiego. Może od farmerów, bo oni mieli zieleninę, nie? 40. Lager jest, jeśli chodzi o czosnki Z2. Czy oni mieli ziemniaki? Chociaż ziemniaki powinniśmy mieć niedługo. Tam Z30 wody i 17 wina. Ok. Weźmy poniżej 1000, spoko. W ogóle jestem ciekawy, no co się ma teraz wydarzyć, skoro... Jakby ten... jej nie ma, ona nie przychodzi. No ja nie wiem, jak nie, to sprzedam karczmę w cholerę i... Na tym się gra zakończy, bo... No Martin, wynajmij pokój dla niej. No pokój dla niej gdzieś był nawet zrobiony chyba. Tak czy nie? Jeszcze bym sobie przejrzał wynajem pokojów. Opłata jakąś tam... Koszt. Zaraz, zobaczmy. Ten pokój jest wynajęty, ten jest wynajęty, ten jest niewynajęty, bo ten był przygotowany. Chyba, że ja źle mam oznaczony. Prywatny pokój, tak?
mi się jeszcze podświetlały. Ja nie wiem, co ja tu stworzyłem. Prywatny czy... No cóż, zawsze mogę jakby to ująć, to sprzedać i wybudować jeszcze raz, nie? Bo może ta gra też tutaj jakby nie uznaje braku spierdolenia w tym miejscu, że tak się wyrażę, i weź mi to teraz i weź mi teraz postaw z powrotem prywatny pokój. Super. Jest po prostu coś pięknego, co się tu dzieje. Teraz sobie znów zrobimy tak samo i zobaczymy, może ona się teraz magicznie pojawi. Jeśli tak, to będzie super. Proszę bardzo, zobaczymy, co tam się będzie dziać. W ogóle panienko chce zamówić, karczma niby zamknięta, pieprznik jest jak był, tak jest. Chyba, że ja specjalnie musiałem zamknąć tą karczmę, żeby się ten... No zobaczymy, co tam Trowin pójdzie, tak, karczmarzu. Uda się coś wymyślić, czy mogę ćwierć? No znowu się coś... Nie ma sensu, jeśli mam być szczery. No bo wnioskuję, że... Wnioskuję, że wybawcą, powiedzmy, z tego impasu byłaby Meilan, która by tam, który bym się dogadał, potem bym Trowinowi powiedział, by się pojawiła opcja dialogowa, że to są, że to jest rozwiązane problem z kurierami i pewnie by dalej gra poszła. A w takim razie, no to muszę sprzedać chyba tą karczmę, bo to nie ma sensu, chyba że po prostu... Nie wiem, zawieszę to na chwilę, może coś znajdę, co zrobić. Bo jak nie, to trochę przypał. Generalnie nawet całkiem taki spory przypał. Poziom twojego pracownika wzrasta. Poziom twojego pracownika skończył wzrasta. Się składnik potrzebny do jednego zdań. Co się znowu skończyło? Chleb, tłuszcz i chleb, a w ogóle... A, dobra. Nie zauważyłem, że... Tłuszczu miałem jeszcze kupić, zapomniałem, kurczę. Dobra, zobaczmy, czy chleb nadal działa. Bo ostatnio, jak się naprawiło, to już było całkiem sensownie. Coś się obawiam, że w karczmie jest za ciemno. Z chlebem też się coś znowu zbagowało. Chyba, że pasz gnata musimy tutaj jakiegoś specjalnie znów, ale... Ostatnio jeszcze to działało. Co za piesku. Fajny. Poziom twojego pracownika wzrasta. No cóż, widzę, że chleb nadal jakoś, chociaż... a nie, ty idziesz pieska ogarnąć. Spoko. Widzę, że piec nadal tak jakby nie chce działać. Do karczmy przybyła piękna wedeta. To mi się nie podoba, siema. Kolejna, karczmarzu, tak weź się po prostu, nie wiem, ode mnie na chwilę. Ja tu mam problem. W ogóle skąd ty żeś przyszedł? Tu ziemniaki, tu nawóz, woda, woda, tam woda, znów nawóz, zasadź zboże. A, no dobra, wreszcie się jednak wziął za ten chleb. Okej.
Okej, to ty tam pokraftuj trochę tego chleba. Ile go na jedno pieczenie się robi w ogóle? Czy tam już ktoś go nie przyniósł na półkę? Pod półkę? Jest 9, no dobra. O, ile piesków w ogóle. No ja powiem tak. Tu jest ta wedeta. Ale no coś się tutaj popsuło ewidentnie. Z racji, że Mejlan nam zaginęła. Nie mam tej też jej jak ewentualnie przyzwać, bo w dzienniku nic o tym nie jest napisane. Więc niestety obawiam się, że jesteśmy trochę w problemie takim. Nie wiem. Zobaczmy. Większa szansa, pozytywne cechy, piętro. Tu są plotki. No dobra. Miód pitny, lodówka, kapusta. Wow, w ogóle fajnie, że tutaj jest odblokowane zmywanie, nie? Dobra, nieważne. Porozmawiaj z baronem. No, chciałbym, że tak to ujmę, jej dać ten pokój, nie? No, bo to tam jakoś gra by się potoczyła dalej. Ale ewidentnie coś się z i tak dalej, a resztę trzeba sobie dopowiedzieć. Dobra, zaniesiesz ten chleb i myślę, że można skończyć na razie. No i myślę, że na tym na razie będziemy mogli sobie zakończyć, bo nie wiem, muszę poszperać na jakimś forum czy coś, napisać co się stało, co zrobić. Jak ogarnę, no to ogarnę, jak nie ogarnę, no to sprzedamy karczmę po prostu i tyle będzie w temacie, bo nie wiem, no nic się jakby tam... jeszcze zobaczę, co tam można zasadzić. Cebula, marchew, to można marchew. Co tam by zrobić, nie? Tu znów ziemniaki. No i cóż, no i teraz będzie na tyle, także trzymajcie się, do zobaczenia, no i na razie.